Witamy w dzisiejszym wywiadzie trenera, oczywiście, UKS Spartakus Bóg. Czy był pan zadowolony z dzisiejszych swoich zawodników? Znaczy, z pierwszej połowy jestem super zadowolony. Fajnie pograliśmy, szybko, dynamicznie, mogło się podobać. No, pierwsza połowa mogła się podobać, druga połowa zdecydowanie słabsza w obronie. Gdzieś tam łapaliśmy te niepotrzebne kary. No i trochę dzisiaj zabrakło. A czuliście się mocniejsi przed meczem? Znaczy, może nie mocniejsi. My u siebie przegraliśmy z zespołem Tuską Prachcic. Taką grają trochę ciekawą piłkę, mają paru młodych chłopaków, paru doświadczonych. Więc nie można powiedzieć, że czuliśmy się mocniejsi. My jesteśmy pierwszy rok w tej lidze, więc uczymy się cały czas grania w tej lidze, poznajemy te zespoły, więc raczej bym nie mówił o tym, że gdzieś tam czuliśmy się mocniejsi, aczkolwiek no, nam nie grozi spadek, chcieliśmy tu przyjemnie pograć. Myślę, że się udało w pierwszej połowie, drugiej trochę zabrakło. Gratuluję zespołowi, gospodarze zasłużyli dzisiaj na pewno drugą połową na zwycięstwo. A jakie emocje towarzyszyły przed meczem? Znaczy, bardzo spokojnie tutaj mówię, najważniejsze dla nas było w tym roku utrzymanie, udało nam się to. Ja tam jestem super zadowolony, jestem dumny z chłopaków, ciężko walczyliśmy. Uczymy się też piłki ręcznej drugoligowej, mamy samych młodych chłopaków, paru tam doświadczonych może, ale też bez przesady i najważniejsze było utrzymanie. Jestem z nich dumny, bo uczyliśmy się tego grania w drugiej lidze i zobaczymy, co będzie dalej. Liczę, że coraz lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Witamy zawodnika LKS Osik Komprachcice. Dzień dobry, witam. To już koniec sezonu. Będziecie dalej trenować, czy teraz czas na przerwę, odpoczynek? Na pewno chwilę odpoczynku dostaniemy. Jakiś czas, może miesiąc, parę dni, nie wiadomo, zależy od trenerki. No ale tak to i tak powoli będzie trzeba już myśleć o następnym sezonie i się przygotowywać do tego. Jak czujesz się po ostatnich spotkaniach, które kosztowały was sporo negatywnych emocji? No, ostatnie wyniki naszej drużyny były niestety przegrane na minus, ale walka była w każdym z meczy. Także jako zespół dobrze wyszliśmy w ostatnich meczach. Uważasz, że to był udany sezon? Nie, plany były zdecydowanie na pewno wyższe, ale nie szkodzi nic, że tak w takim miejscu się znajdujemy. Ale po waszych zachowaniach widać, że emocje w drużynie są dobre. Tak, dzisiaj jeszcze dodatkowo ten mecz wygrany, to kolejny plus u nas w drużynie właśnie i to nam pomaga, żeby wyniki w następnych meczach były też jeszcze dobre. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.